Słuchajcie, wygląda na to, że mamy 13 230. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za to, że lajkujecie. No ale to może nie wystarczyć. Także... Mamy nadzieję, że ta fala wody się dopiero tak naprawdę przetoczy przez Facebook. Może trzeba porozsyłać jakieś, nie wiem, jakieś linki do kogoś, może nie wiem, tyle rzeczy przesyłamy przecież swoim znajomym, które są znacznie mniej pożyteczne, mniej ważne, a tutaj naprawdę możemy coś pożytecznego zrobić. Pamiętajcie, że chodzi nam o studnie w regionie, który naprawdę cierpi z powodu braku wody. Nie, no to słuchaj, coś z tym trzeba zrobić, bo wiesz, on już raz był pęknięty. Ja spróbuję. Nie, on jest do wymiany, wiesz, on jest, wiesz. On w ogóle w tej chwili przestał brzmieć, wiesz. Widzisz, że to jest ten, który miał pękniętą kieliszkę. Tak. Także trzeba będzie albo go znieść i jeszcze raz go, wiesz, podkleić, albo go w ogóle musimy wymienić jakieś. Słuchajcie, jeden kielich jest pęknięty, najprawdopodobniej trzeba będzie go wymienić, nie wiem, próbować go skleić. Mam nadzieję, że uda nam się nad tym zapanować, żeby to nie stanowiło żadnej przeszkody, no bo w końcu najważniejsze jest, żebyśmy tego ostatniego dnia, 22 marca, mogli zagrać.